teraz ty, Marek. Okej. Biedny Marek. Czekaj, stój, stanę tak sobie jakoś, o. No dawaj. O kurde. Wszystko w porządku, Marek? Kiedykolwiek będzie zimno ci, zrobię z hajsu to ognisko i ogrzeję ciebie nim, wiesz. Te szare bloki nauczyły nas tu żyć. Kiedyś nie mieliśmy nic, teraz robiliśmy kwit. Nagrywam już. Już nagrywasz? No. Przepraszam bardzo. Witam, ja jestem kamerzysta i w dzisiejszym odcinku zagramy sobie w tenisa. Marek coś tam robi z tyłu, nie wiem, chyba się rozgrzewa. W każdym razie nigdy w życiu nie grałem w tą grę. Grałeś to kiedyś, Olejnik? Nigdy. Grałeś, szofer? No, grałem coś tam. I co on robi? Rozgrzeweczka? W każdym razie pamiętajcie, aby zasubskrybować mój kanał, bo niedługo będzie 2 miliony subskrypcji. Najszybciej bite 2 miliony subskrypcji w Polsce. No i będzie to oczywiście kolejny rekord. Tak? Co ty robisz? Ała! Wiesz, nie spodziewałem się, że tak. Siema, jestem Marek. Dzisiaj zagramy sobie z kamerzystą. No, ale już wytłumaczyłem. Z szoferem oraz z Olejnikiem. Wytłumaczyłem już. W tenisa ziemnego. Przed chwilą się rozgrzewałem. Nie będę już golił kamerzysty, bo mi się najzwyczajniej w świecie nie chce. Na samym początku zagramy sobie zwyczajnie na punkty. Ty pecie głupi, ty. Ty gnojku! Przestań pajacować! Wow. No idioto, no będziemy tak w siebie rzucać? Jak chcesz, to zaraz mogę kogoś wynająć, kto będzie w ciebie rzucał całe życie. Do ustranej śmierci będą w ciebie rzucać piłkami. Chcesz tego? No ja myślę. Zagramy sobie... Cicho bądź! Zagramy sobie na samym początku. Na punkty zagrasz ty, Olejnik. Ty, rozumiemy się? Tak. Z szoferem, a później ja z kamerzystą. A później będą następne konkurencje, już niekoniecznie związane z grą. Tylko na przykład rzucanie w twarz kamerzyście. Zapraszam do oglądania. Rzecz jasna, że od niektórych osób nie można oczekiwać za dużo, a wręcz minimum. Szczytem jest to, że w ogóle ci dwaj osobnicy otrzymali do rąk rakiety do tenisa i za chwilę jeszcze dostaną ode mnie piłkę. Ale słuchajcie, chłopcy, dziewczyny. Co tu masz w rączkę? Nic mnie interesuje. Więc proszę powtórzyć tutaj. Spróbujesz się tym? Gracie na małe pola. Najmniejsze możliwe pola. Kto chce zacząć? Czy jakieś losowanie mam zrobić? Papier, kamień, nożyce. No, wygrałem. Olejnik wygrał? Myślałem, że mnie oszukasz. W razie dla ciebie punkt szofer. Co chcesz powiedzieć, Olejnik? Zawsze oszukuję, zawsze. 2-0 dla szofera. 3-0. No i tak ma. O, znowu 4-0. Nie przebił. Normalnie 5-0. No to chyba jest tylko na 6-0 dla szofera. To jest niesprawiedliwe, proszę sobie. Co jest niesprawiedliwe? Co jest niesprawiedliwe? Czy ja liczę punkty? Gościu, liczysz źle te punkty. Jeszcze wchodzisz mnie, kurde, pchasz na te boisko. No to albo jest jeden sędzia, albo zawodnik nagle staje się sędzią. To proszę, będziesz zawodnikiem teraz. Chcesz zacząć? No to ja gram z nim, czy ty? Możesz ty. Otrzymaj. Nigdy w to nie grałem, co mam robić? U ciebie to normalne. 1-0. Ale weź każdy, ale walisz w pole, no to wale w pole. Kurde! Pole, pole. Kamerzysta, mówiłem przed chwilą, że w grach wykorzystuje się naiwność. Ja tutaj sędzią jestem. W grach wykorzystuje się naiwność drugiego przeciwnika. Ale ja rozmawiałem z nim, bo siedzi w polu. Nikt mnie nie interesuje. Tu jest tylko pole. Jak tu? No na ćwiartkę gram. A jedno? To mało? Ćwiartkę to ty chyba wypiłeś, szofer, już. Tylko na to gramy, tak? Dokładnie. I aż tam te autowe, co są normalnie, też gracie. No i co? Punkt dla kamerzysty. No i po co to odbijałeś? 3-1. Oszukiwałeś mnie,
przy piłce nożnej, przy koszykówce. Teraz nie jesteś oszukiwany. No ty oszukujesz, dwa razy oszukałeś. Kamerzysta, już ci mówiłem. Dwa razy oszukałeś. Już ci mówiłem, jak to wygląda. A czemu ty cały czas serwujesz? To przegrany przypadkiem nie serwuje? No ale to znowu serwujesz znowu, kolejny raz, człowieku. Mogę tak fajnie ci zbliżać na twarz? Może. 8-3. 8-3. Nowe piłki do gry. Po co to robisz? Na to mnie zbyli. 9. Ej! Co? Piłki leciały. To szofer rzucił. 8-5. Wiesz, że kamerzysta to jest ostatni punkt. Przegrywasz teraz. W pole, Marek, strzeliłeś tutaj. No w pole, tutaj piłka jest, widzisz? Gdzie? No tutaj, dwie nawet. Powar, no to odpalasz, piłki będziesz nam tutaj rozrzucał. Gdzie jest? 9-6. 4-6? 9-6. A nie 9-3? No nie, 9-6 oczywiście. 9-7. Jakie 9-7? 9-6 było przed chwilą. Co? 9-6 było przed chwilą. No to 9-7. Marek pierwszy raz coś wygrał. Taki kozak byłeś? Jaka będzie następna konkurencja? Widzisz go? Widzę go. Co, Olejnik gra teraz z szoferem, czy co? Nie no, wymyśl coś, Marek. Jesteś dobry w tej sprawie. Z Olejnikiem? Okej, okay. Olejnik. Co? Daj kamerę szoferowi. Po co? Daj kamerę. Zaczynamy. Olejnik tam stoi. Teraz ty kamerzysta. A mogę tak mocno? Słuchaj, masz trafić w Olejnika. Jeżeli trafisz w Olejnika, masz punkt. No tak blisko. Trzy razy. Ile dobra. Razy? Nie. Za szoftem. Ale to ciągnie. Gratulacje do ciebie, kamerzysta. Masz punkt. Olejnik, teraz kolejna runda. Kamerzysta stoi. Trzeba płacić. Trochę zeza masz prawie. Masz. Spróbuj trafić. Do mocy trzeba, ale nie trafisz. Za cholerę. Ile masz punktów? 3. No to już byłeś 3. Trudno. Olejnik? Dawaj, Olejnik. Chcesz się zemścić, to masz. Nie, Olejnik akurat ma zeza, tak nie trafi. Prędzej w siebie trafi. O kurde. Ja mówię, on prędzej w siebie trafi. O Jezu, nie muszę się ruszać, Olejnik. Jeszcze jedna próba, masz. Jezu, Olejnik, co masz? Na szofer, tak? Nie, ja nie chcę. Ty też mam walić? No tak, teraz ty szofer. Myślałem, że się kurde zemszcza, tu taki... Dobra, szofer, dawaj. Ale jakoś mocniej mi przywala, nie? Nie, ja nie jestem taki słuchaj. Dawaj, ja się nie boję. Celuj szofer normalnie, niech dostanie za swoje. Prawie. Było dobrze, szofer. O, prawie dostał, kamerzysta. To już ostatnia próba. Teraz co? Teraz? Ty stajesz. Ja mam stanąć. Szofer staje? A i tak nie traficie. Na samym końcu Marek. Na samym końcu ja. Ściana płacu. Ale czemu szofer rakiety nie ma? Ale to kurczę, to szofer, no. A czemu szofer rakiety nie ma? A, bo ja też kurczę, no. Mogę odbijać, tak?
Możesz odbijać, jak dasz radę. O Jezu! Prawie dostał. Jak z oszustwo wybiegaliście w kółko? Ja stałem, tak. Ojciec czuje, że o Jezu, będzie grubo. Trzecia próba poszła, tak? Teraz olejnik. Jakby się nie schylił, to by dostał. Szofer, wiesz, że teraz możesz tą rakietę odłożyć, nie wiem, położyć się najlepiej. Olejnik i tak nie trafi. Patrz na olejnika, patrz. Nie, bo. Ty nawet obok się strzelasz, olejnik. Nawet obok. Żenujący olejnik. O, prawie. Trzecie podejście, olejnik. Kupiło mi olej, teraz ty, Marek. Blisko było. Teraz ja. Trzymaj. Dobra, szofer, powiem ci tyle. Powinieneś się mnie bać, bo dostaniesz piłkę za chwilę. Dobra, dawaj. Mam nadzieję, że nie zrobię ci krzywdy. Dostałem to prawie. Ja byłem najbliżej, nie? Nie, byłem jeszcze blisko. Uhuhu. Marek jest całkiem blisko, nie? On po prostu nie ma siły w rękach. Ja nie mam siły w rękach? Mam ci pokazać siłę w rękach? Dobra, weź się uspokój, człowieku. No właśnie. Dostał? Nie dostał, niestety. Teraz ja, tak? Teraz ty, Marek. Okej. Okay. Biedny dawaj, Marek. Dawaj. Czekaj, stój, stanę tak sobie jakoś, o. No dawaj. O! O kurde! Wszystko w porządku, Marek? Marku, gdzie dostałeś? Nie mów, że tam. Wiesz o tym, że dzieci nie będziesz mógł mieć? Oła! On na każdym kończy. Marku. Nie wiem, czy widzowie zauważyli tą zależność, że każdy, jak uprawiamy każdy sport... To zawsze Marek jest bity. Co ty żeś zrobił? To chciałeś, żeby trafił, to trafiłem. Weź mu i jebni, skurwielodny. Oła, ale mnie boli teraz.